Szczęść Boże! Bardzo serdecznie Was, kochani, witam z samego poranka 1 maja, święto świętego Józefa Robotnika. Zapraszam do wysłuchania dobrego słowa, także dzisiaj w pierwszy piątek miesiąca. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Bardzo często nieraz doświadczamy tego, czego doświadczył Pan Jezus w Nazarecie, tego totalnego niezrozumienia ze strony swoich najbliższych. Myślę, że doświadczeniem wielu z nas jest to, że najtrudniej głosi się Ewangelię, głosi się Pana Jezusa w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych. Najtrudniej nieraz głosi się wśród tych, którzy są naszymi dobrymi kolegami, koleżankami, nieraz może i przyjaciółmi, kolegami z pracy. To tam właśnie jesteśmy często wyśmiewani, niezrozumiani tylko dlatego, że wierzymy w Pana Boga. Tam często ciężej, trudniej przyznać się do tej wiary albo trudniej jej bronić. Tak często mówimy, tak często powtarzamy. Jest to rzeczywiście takie doświadczenie, jakie dokładnie przeżył Pan Jezus. Okazuje się, że te relacje rodzinne nieraz są tak mocne i tak zakorzenione też. Ta rodzina dana jest tak zakorzeniona w jakiejś takiej tradycji pobożnościowej, że kiedy jeden z członków tej rodziny przemienia swoje życie, zaczyna żyć takim nowym duchem, zaczyna żyć pełnią wiary w Pana Jezusa zupełnie inaczej, jest totalnie niezrozumiany, nieraz i odrzucony, podobnie w pracy czy wśród swoich znajomych. To jest dokładnie to samo doświadczenie, o którym dzisiaj słyszymy u Pana Jezusa. Moi drodzy, nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkich, nie jesteśmy w stanie nawrócić wszystkich. Natomiast co wtedy? Co wtedy, kiedy rzeczywiście jestem niezrozumiany, wyśmiewany? Myślę, że tak naprawdę nie chodzi w pierwszej kolejności o pytanie, jak mam technicznie głosić Pana Jezusa, tylko zawsze najpierw trzeba spojrzeć w swoje serce, w swoje życie. Znaczy, czy ta moja wiara jest prawdziwą przyjaźnią z Panem Jezusem? Tylko prawdziwa, autentyczna wiara może stać się świadectwem dla innych. Jednym z przejawów prawdziwego przeżywania wiary i zjednoczenia z Panem Jezusem jest radość. Jest autentyczna radość. No bo kochani, kiedy ktoś zaczyna wierzyć w Pana Jezusa, ufać Mu całkowicie i przemieniać swoje życie z takiego starego życia na nowe, no to zaczyna po prostu naturalnie się cieszyć. Każdy znowu, zgodnie ze swoim charakterem, każdy będzie tę radość inaczej przeżywał. Inaczej melancholik, inaczej flegmatyk, inaczej sangwinik. Ale będzie to rzeczywiście radość. To zawsze wyczuć. Kochani, dlaczego to takie ważne? Bo ludzie, każdy z nas, zawsze ciągną tam, gdzie jest coś radosnego, a nie smutnego. Tam, gdzie jest smutek, to my nie pójdziemy. To już od dziecka wiemy. Tam, gdzie jest radość, gdzie jest coś pozytywnego, tam nas zawsze będzie ciągnęło. To jest nasze zadanie. Tam, gdzie się pojawiam, być człowiekiem pełnym radości. Nawet nie trzeba wtedy słów, bo wielu pewnie słowami nie przekonamy. Potrzeba radosnej postawy. Takiej, że ten człowiek, który jest obok mnie, który jest może niewierzący, który jest moim kolegą z pracy, a może członkiem rodziny, no po prostu widzi, że ja jestem człowiekiem szczęśliwym. I to nie tak tylko na pokaz, ale z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, w danym człowieku, w danym świadku Pana Jezusa radość nie ustaje. I otoczenie to widzi. Dlatego też radość jest takim dobrym sprawdzianem, czy ona jest, czy jej nie ma, tej mojej prawdziwej wiary w Pana Jezusa. Znowu, radość nie oznacza, że nie będzie problemów, nie będzie kłopotów, nie będzie zmartwień, ale jakby nie one są wtedy na pierwszym miejscu. Kochani, Pan Jezus był niezrozumiany bardzo mocno, a przecież był człowiekiem pełnym pogody ducha. Był niezrozumiany właśnie w swojej własnej rodzinnej miejscowości. I oczywiście my też na pewno będziemy tego doświadczali. Dlatego jedyne, co wtedy możemy zrobić, to ciągle pytać siebie, czy ja jestem w prawdziwej przyjaźni z Panem Jezusem. O resztę Pan Jezus się zatroszczy, bo nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata.
nie jesteśmy w stanie absolutnie wszystkim Ewangelii przekazać, ale tam, gdzie jesteśmy, tam rzeczywiście róbmy, co tylko w naszej mocy. Jakby do końca nie oczekując owoców, to też jest ważne. Nie musimy jakby ciągle czekać na to, że wszystko od razu się zmieni, bo teraz my przyszliśmy i będziemy radośnie pokazywać, że wierzymy w Pana Jezusa. Nie, też nie o to właśnie do końca chodzi. Nieraz może zwykła, uczciwa praca, zwykłe, uczciwe bycie w relacjach rodzinnych zrobią więcej niż niejedno słowo. Spróbujmy dzisiaj zobaczyć, jakim świadkiem Pana Jezusa ja jestem, aby gdziekolwiek pójdę, móc Nim po prostu być, a Pan Jezus zrobi resztę.